Nie! Nie chciałem spaść! Zdecydowanie nie chciałem spaść! Dobra, ale tam trzeba przeskoczyć do tamtych drzwi, które się otworzyły. I trzeba się złapać krawędzi. A ja nie wiedziałem, jak się złapać tej cholernej krawędzi. Teraz już wiem, że trzeba wcisnąć klawisz akcji. Wtedy tego nie wiedziałem, więc co chwilę tam skakałem. Myślałem, że to trzeba jakoś w odpowiedni sposób jeszcze klawisz skoku wcisnąć, żeby się chwycić tamtej krawędzi. Oczywiście byłem w błędzie. No i przez tydzień skakałem, się nie mogłem doskoczyć, aż w końcu otworzyłem jakiś walkthrough, pisemne takie walkthrough, gdzie gościu napisał właśnie o chwytaniu się krawędzi, jak to robić i tak, o mój Boże, to jest takie proste, wystarczy jeden klawisz wcisnąć. Szkoda, że nie miałem o tym pojęcia. Dobra, ale tak jak widzieliście wtedy, zginęliśmy. W tej grze mamy, o mój Boże, myślałem, że się zabiję. Nie! Nie! Książę, nie ruszaj się. O mój Boże, zaczął mi biegać prawo, lewo. Tutaj w tej grze nie ma żyć. Jakichś takich dużych żyć, no są te serduszka. Ale dużych żyć nie ma w tej grze. Za to właśnie jesteśmy ograniczeni przez czas. Jeżeli czas minie, no to jest game over. Więc człowiek chce ginąć jak najmniej. Ale jednak jest to czasami trudne właśnie, biorąc pod uwagę, jak ta gra się stary. Widzieliście przed chwilą, jak mi prawie książę z powrotem do tych gilotyn wbiegł. Oraz to, że nie udało mi się wtedy skoczyć, ponieważ to wszystko, to sterowanie w tej grze jest tak okropne. Nie! No i znowu mnie skoczył dziad! Kyrie eleison, nie? Dobra, teraz się uda zrobić ten poziom. Teraz się musi udać zrobić ten poziom. Się nie zgadzam na to, żeby mi się nie udało zrobić tego poziomu. Skocz. Skocz. Podejdź do krawędzi, obróć się. Skocz do góry, chwyć się krawędzi. Wespnij się po tych krawędziach. W ogóle, kto normalny ma takie dzikie lochy u siebie? Powiedzmy, że pod zamkiem. Kto normalny ma takie lochy? Tylko i wyłącznie ktoś nienormalny. Dobra. Znowu musimy iść po te cholerne mikstury. Po tą cholerną miksturę, jedną. Nie wiem, do czego powiedziałem w liczbie mnogiej. No i znowu oberwiemy z kafelków. O, nie tym razem. Tym razem udało się uniknąć. Dobra, biegnij. Skok! Dobra, obróć się, wbijaj na górę po wazę życia. Wazę, fazę. Okej, okay, schodzimy w dół. Cool. Podchodzimy do gilotyn. Ding, 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 przechodzimy. Ding, 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 przechodzimy. Ding, ding, ding i idziemy, dobra. Skakujemy stąd. Uważamy tutaj teraz, żebyśmy znowu nie umarli tu. Biegnij, skacz! Ja ci dam! Spróbuj mi nie skoczyć teraz! Skocz! Chwyć się, wbijaj, wbijaj! Okej, dobra. Najgorszy moment w tej planszy już zrobiliśmy, na szczęście. Okej. Okay. Stój! Wbijaj na górę. Otwieramy tę drzwi. Przekuckamy. No, znowu ty! Dobra, musimy uważać, żebyśmy nie wbiegli w tą gilotynę. Pyk, przechodź. Dziękuję. Złaź. Na sam dół. Cool. Mamy tutaj już nasze zejście. Do poziomu czwartego. To jest przycisk, który je otwiera. Musimy się teraz troszkę cofnąć. Wbijamy na górę. Wbijamy na górę. Tutaj. Ten przycisk otwiera nam te drzwi, które znajdują się po prawej. Których aktualnie nie widać. Pyk. Biegnij! Cool. Dobra, teraz musimy uważać na tego dziada, ponieważ ten szkieletor ożyje. Okej. Okay. Szty dziadzie! Musimy go strącić z lewej strony. Spadaj! Jeszcze raz. Dobra.
Ale jeszcze go nie zabiliście. My, nie wiem czy zauważyliście, ale nasz zły szkielet nie ma pasku życia. Ponieważ jest już on nieumarłym. I przyszedł znowu mi zatruwać życie. Znowu będziemy chcieli go zrzucić. Ten kafelek nad tą przepaścią jest ruchomy. Jeżeli się na niego wejdzie, to on spadnie. Więc będziemy próbowali zrzucić tam naszego przyjaciela szkieleta i się udało. Skoczk. Okej, żyjemy. O mój Boże, przeżyliśmy. Przeżyliśmy ten poziom. Bardzo cieszę się. W końcu przeszliśmy ten poziom. Dyrybydym. Ona sobie leży i czeka, aż ktoś ją uratuje. No, zrobimy sobie zapis. Gra zapisana. I kontynuujemy. Poziom czwarty. Widzicie, teraz mamy już inny wygląd. Bardzo mi się podoba. Nowy wygląd. Okej, otwórz te drzwi. Dziękuję. Wbijamy. Okej. Wskakujemy. O, nie, wcisnę. Nie! Okej, o mój Boże, udało nam się złapać. Całe szczęście, udało nam się złapać. Chwyć się. Okej, wbijaj. Dobra. O, nie! Okej, znowu się udało nam złapać. Czekamy. Okej, otwierają się drzwi. I... Tak, mamy kolejną wazę. Bydżdynk. Przechodzimy. Wybij. Wazę. Waza, bardzo ważna rzecz. Widzicie, już mamy dwa razy więcej życia, niż zaczynaliśmy. Bydżdynk. Cool. Teraz, żebyśmy tu się nie zabili przypadkiem. Wbijaj. Nie jestem teraz pewien, gdzie mam zejść. Być może tutaj zejdziemy. Zobaczymy, gdzie nas zabierze to zejście tutaj. Och, musimy jeszcze bardziej do krawędzi dojść. Schodź. Okej, dobrze, dobrze, schodzimy. Bang. O nie. Dobra, przez tę gilotynę nie chcemy przeskakiwać. Chcemy przez nią grzecznie przejść. Z nadzieją. Brzdęk. Dobra, wyciągamy miecz! Musimy uważać, żeby nas w gilotynę nie wrzucił. Możemy my go w... Nie! My możemy spróbować go w gilotynę wrzucić. O mój Boże! Gościu! Okej, udało nam się go zabić. Cofniemy się po tą miksturę, ponieważ tylko jedno serduszko nam zostało. Cool. Serduszko! To nie jest serce! To jest... strzałka. A tu w tyle było jeszcze jedna mikstura. Jest jeszcze jedna mikstura. Przyda nam się. Niestety tracimy czas na to. Dobra, 43 minuty nam zostały. Jesteśmy w trzecim poziomie. Czwartym poziomie. No, zobaczymy, czy nam starczy tego czasu, żeby przejść tą grę. Wbijaj. Podejdź. Brzdynk. Okej, lecimy. W górę. Teraz chyba w prawo musimy doskoczyć. I jumpy jump. Oż ty! Coś mi mówi, że tamten kafelek może spaść. O mój Boże! Ta walka jest... Nie! No, mój Boże, udało nam się. O, jest życie. Życie, ważna rzecz. Złaś. Ciężko u nas z tymi strzałeczkami jest aktualnie.
Więc potrzebne nam wszystkie strzałki, jakie możemy tylko znaleźć. Okej. Okay. Wbijamy na górę. Prawo, prawo, prawo. Miejmy nadzieję. Chociaż wydaje... Chcę mówić, miejmy nadzieję, że już więcej walk nie będzie, ale... To jest chyba pewne. Jak więcej walk już tu chyba nie będzie. Brzdęk, przechodź. Dobra, to nam otwiera drzwi. Uważaj teraz na gilotynę. Brzdęk. Brzdęk, przechodź. Teraz będzie czas na złą sztuczkę Jafara, złego czarnego księżnika, który postawi przed nami lustro magiczne, a jak się z niego przeskoczy, to coś czarnego wyszło od nas. Jakiś nasz czarny zabawtór, który będzie nam przeszkadzał, niestety, w późniejszej części gry. Niestety. Ten czarny przyszły książę to jest niezły kutas, ale to jeszcze zobaczycie dlaczego później. Dobra, robimy zapis.